Siema, gram z Wydobajmy Gwaj z Garebden. Gramy dzisiaj pięknym naszym Azazelem. Twierdzimy, że zagram sobie Azazelem, dawno też go nie było. Czasami trzeba zagrać tymi innymi postaciami. I nim idziemy pod... Nie wiem, czemu nie mam anioła zrobionego, ale mam zrobionego. Nieważne. Tak czy inaczej. Można iść nim pod anioła i pod delirium, jakby się udało. A jak się nie uda, to... To w zasadzie pod cokolwiek, nie oszukujmy się. Tym razem nie chcę dostać tutaj odłamka. I mógłbym teoretycznie dać sobie 100% szansy na zdobycie... Fajne. Delirium. Tylko, że ja bym musiał. Wtedy bić hasza. I bossaż? A to... Serio? Ale syf. Tyk. Oczywiście mam takie mocne uderzenie. Pierwsze, takie bliskie. O, idealnie. No nie wiem. Musiałbym, kurczę, bić hasza, bossaż. A to nie jest nigdy fajne. Nie oszukujmy się. Nikt nie lubi bić hasza, nie bossażu. Jeżeli nie potrzebuje. Bo jeżeli każdy by lubił, to by po prostu szli bić bossaż. A nie te. Tam tylko, o, brali przedmiot i uciekali. Jak tchórze. Mamy już bosika. Co ty na silika? No ja cię kręcę. Ta postać jest o tyle przyjemna, że ona ma tak broken damage, że to jest szok. Dobra, ja bym sobie na nie wcieplu, no. Jo, cię kręcę. O, nie załadowałem pocisku. Ciekawe. Marą. No może chyba mieć, nie? Życia. A, może. Może. A, idźmy. Ten jeden raz w życiu, idźmy na te alternatywne. Zdobądźmy ten odłamek noża. Może pójdziemy po drugi odłamek noża i pokonamy matkę. Nie wiem. Może tak być. Nie jest to uniknione. Co tu mamy? Muchy i... O, fajne. Ja bym sobie default zostawił chyba na bossraż faktycznie. Jednak, bo na ten bossa, żebym sobie poszedł, wziął przedmiot i uciekł. No tylko logiczne, że po drodze może się trafić jakaś lepsza karta, która mi się bardziej przyda niż tam to, co mam teraz. No i mamy tutaj klątwę, właśnie, tak jest. Grzyb, ej, grzyb jest spoko. Tirzapy zawsze git. Wow. Dobra. Otruci. Nie mam tyle coinów, żeby iść do sklepu, więc sobie omijamy na spokojnie. Ja bym chciał ciebie wypluć. O nie, oni zdychają na strzała. Nie o to mi chodziło. Ale tamci stoją już w miejscu, nic nie robią. Lam, ujciu, dużo was. Lamusy. Mamy Lil Blaba. Lil Blub. Dobra. Oj. Ała. Obrwałem. Obrwałem. Co to jest? Boom, Divorce Papers. Czyli idziemy pod kościane serduszka. Rozumiem. Ja wezmę Mysterious Papers w zasadzie. Może się przydać. I na tym piętrze wszystko. Ja chyba nie chcę mieć tego Devil Deala. Chyba wolałbym mieć zwykłego Angel Rune. No to nie głupie. Przy okazji sobie grzdylam napój, bo po prostu nie dość, że dosłownie niedawno co jadłem, to jeszcze przy okazji jestem turbo zmęczony i wiem, że mój głos nie będzie idealny. Mój nos, mój głos, moje usta, wszystko po prostu nie współpracuje teraz ze mną. Traciłem kościane serce niepotrzebne. Ej, co jest z tymi pająkami? Czemu one mają tyle damage'a? Życia. No się nic ciekawego tutaj nie znajdujemy, ale może się to zaraz zmienić. Wow. Przyznam szczerze, że Deadtooth to nie jest jakiś potężny przedmiot. Czemu mnie to uderzyło? No ale dobra, nie. No to nie jest najgorzej, powiem szczerze. Z Deadtoofa można się nawet troszeczkę ucieszyć. Tu mogę mieć Secret Room, sprawdźmy, mam 4 bomby. Ale syf. Mogę inaczej trochę wybuchnąć, to by też ten oberwał. Ale on i tak nie jest mi potrzebny. Ale mamy Rainmakera do pokonania. W ogóle tą nazwę tego bossa zapamiętam tylko dlatego, bo Ryfek cały czas powtarzają. Za każdym razem na niego trafia. Więc ja już tak, wiecie, sam od siebie zapamiętałem. Monsterance sobie wezmę. Pokonam go, bo to większa szansa oczywiście na Angel Roomy, a na nich mi poniekąd zależy. Im więcej, tym lepiej, myślę. Boję się tych ognisk, które randomowo są w stanie strzelić pociskiem jeszcze naprowadzającym. Leży. Wychodzę. Przydałby mi się jeszcze z 2 bomby. Będę miał takie zabezpieczenie, jakby naprawdę coś się stało, to bym mógł iść na matkę. Chociaż nie muszę, ale mógłbym iść. Gdzieś ominąłem ognisko, tu jest. Mógłbym też iść do Kersumu za darmo. Ale to wszystko zaraz się stanie, bo powiem mojej mamie, że się załamie. Ale pięknie, że śpiewałem, coś tu jeszcze, o te pająki, które mi najwięcej krzywdy sprawiły. Ja ich nie lubię. Idziemy najpierw pod łamek noża, cześć kolego. Tamten z randomowo zginął. O, dziękuję, knife pieces. Ej, tu nic. Rozumiem, tak. Wyśmienite, co to jest? Mucha, biorę. Locust of Pestis Salance. Pestilansance. Dobra, ty jesteś turbo prosty, gościu. Pyk. Jaki łatwy boss. Jeszcze dostałem binki. Myślałem, że tam Sorhurt leży. Ale tam nic nie było. Nie dostałem kolejnej bomby i nie mam klucza. Co oznacza, że jestem w tyłeczku. Niestety, nie jestem w stanie chyba w żaden sposób dostać się na kolejne piętro. Mogę też na następnym piętrze to zrobić. Oczywiście, że tak mogę. Kto mi broni. Ale jednak wolałbym chyba tutaj to zrobić. Co tu mamy? Nie. Nie ma opcji. Nie ma takich głupich, żebym ja to wziął. O, nie. Mogę jednej bomby nie zużywać, co prawda. No, to by raczej było git. A, tutaj troszeczkę.
dałem plamy, bym powiedział. A póki jestem lostem, to sobie wejdźmy. Za darmo i też wyjdźmy. No i teraz losta tracę na tym. O. O tak. To mnie się podoba. Ja to lubię. O, ty gnido. Nic ciekawego. Musiałbym mieć bardzo mało życia, żeby tam wejść. Ale nie mam tak mało życia. Chodź tutaj. Ty też chodź tu. Nie. Czemu? Ja nie wiedziałem, że mogę pocisk odbić wybuchający obok siebie, jeszcze mi wybuchł. No to nieźle. Ja nie mam nic. Ani nie mam bomb. Ani nie mam kluczy. Jestem troszeczkę, bym powiedział... Aj, bym powiedział coś, ale nie mogę. Obiecałem, że tego w życiu nie powiem. Mogę tu wejść. Fajny pokój. Ale tam też nic nie ma. Czy to jest... Czekajcie. Czy to jest siostra Maggie? Raczej chyba tak. Z tego, co mi się kojarzy. Loka, wielka tabletka. Speed up. Tears down. Oj. Oj. Nie chcę oberwać po raz kolejny, bo później mamy kościanę. A nie, chciałbym bezsensownie tracić kościanego. Jeden klucz, potrzebuję jeszcze jednego co najmniej. Kamień z X-em. Będę pamiętać, mam nadzieję, że tutaj taki, takowy się znajduje. Mamy drugi klucz, więc już wejście na przykład do sklepu byśmy mieli. Zapewnione. Ha, łatwo, z wami. Prościutko, tak bym zwał nawet. Jestem w ogóle, cały czas się zastanawiam nad kolejną serią, powiem wam szczerze, bo jakby nie patrzeć, no skończyła nam się seria z PC Building Simulator. Może od czasu do czasu pojawi się jakiś taki luźny odcinek na zasadzie, o patrzcie, gram sobie jeszcze w nią, chociaż wątpię. Gram sobie jeszcze w nią, patrzcie co osiągnąłem już. Ale wątpię, że to będzie jakaś gra, w którą będę cały czas ogrywać, bo mam milion gier, milion rzeczy robię naraz i raczej ostatnią rzeczą, którą będę robić, to będzie granie w PC Building Simulator. Ale może, nie wiem, może tak będzie. Bardzo fajny sklep, muszę przyznać. Taki nie za trudny. No, o, jeszcze coin dostałem, którego nie podniosę. Takie coiny się szanuje. Cały czas się zastanawiam nad tą nową serią. Cały czas myślę, czy faktycznie nie ograć tej gry, o której wspominałem jakiś czas temu, czyli Axolotl ona się nazywa? Chyba? Nie, czy jakiś tam nowy roguelike, zawsze można by było przetestować. Ale nie wiem, zastanawiam się jeszcze, prawdę powiedziawszy. Ej, właśnie, czy to działa na niego, na jego tyłeczek też, czy nie za bardzo? Bo nie wiem, nie mam pojęcia. No nie mogę na niego plunąć, no. No nie, ty chamie. Łatwy pościg dla tego, dla Tainted Losta, ale no tak jakoś... Lazarusa. A, jakoś taki tak tragicznie poszło. Tears up, nie wiem po co mi jeszcze. Dobra, wchodzę potem na klucze, sami tam. Co mi panie dasz? Oby kluczyk sam, to akurat nóż jest. No to akurat są noże przydatne. Kurczę, nie wiem, czy do tego kresrumu wejść. Powiedz mi, ultra laście. Ultra luście. Jam furta mi dał chłop. Trochę syf przedmiot, ale piknę, żeby ten. Żeby się później nie pojawiał. Dobra, skoro dostałem Solharta, czemu by nie? O, truty jest. O, ty chamie. Dobra, i tak wychodzimy z. Na plusie, bym powiedział. No nie! Okej, dobra, udało mi się. Reszty nie chcę. Po klucz się wrócę, jak będzie mi to potrzebne. Na razie podziękuję. O! No to jest psychopata przecież! Chłop tu się wysadził kamieniem. Tak się nie robi, kolego. Ja tak się bawić nie będę z tobą, rozumiesz to? Ja tak się z tobą bawić nie będę. Kolejne coiny, co za pokój? Boss challenge room. Po raz 30 się trafię na tym ranie. Bardzo fajny ran, muszę przyznać. Szkoda, że niestety nie jestem w stanie w żaden sposób odwiedzić tych pomieszczeń. Niestety. Nie mam klucza. Wow. To by się spodziewał. O, nienawidzę tego przeciwnika. Bardzo dużo coinów. Kolejny guzik. Bomba się jakaś trafiła, fajnie. Oj. I mamy klucz. Na pytanie, co będzie lepsze, treasure room czy ten? Sklep? Oba przydatne. Oba nawet bym powiedział, że bardzo przydatne. Ale nie wiem, muszę się zastanowić. No to treasure room. Serio? A ja tego już nie miałem? O. Jak to działa u niego? Podoba mi się. Ale pierw idziemy sobie na tego. No, na tego. No, tak. Tam też idziemy. Oj. Pyk. Ciekawy jestem, czy to jego plunięcie takie psz, czy one też jest potrójne. Chyba jest. Jak przynajmniej wygląda, jakby było. No. Pyk. Oh yeah. Ale ty był... Czemu to zrobiłeś? Czemu się dałeś, aż muszę się gdyznąć? A napój w puszce. Albo w puszance. Nie mam bomb. Mój speed zmniejszył się do zera. Oczywiście, no to jest... Nie oszukujmy się. The Witness, więc to... Nie jest problematyczny boss. Matka. Tak, to jest matka. Ale jednak gdzieś tam randomowo jest w stanie mnie trafić, jak źle coś zrobię. A ja bym nie chciał źle nic robić. Mamusiu, zostaw mnie! Zostaw mnie, mamusiu! Dobra, jak ty randomowo szarżujesz, to nie mam się o co obawiać. A nie mówiłem? Totalny random, ona szarżuje, bo musi. Chodź! O, ja cię kręcę. Tirsy mam zmniejszone, ale pocisk ten sam. Nie oszukujmy się. Przynajmniej mogę sobie po prostu chodzić. Co ty robisz tutaj, kobito? Jak stanęła beznadziejnie, nienawidzę cię. O! Nie rób tak więcej, bo się przestraszyłem.
Musiała we mnie trafić, no musiała. Ajajaj. Dobra. Słyszałem, jak tam leci. Nienawidzę tego przeciwnika. Już! O, zdążyłem! Łatwo. O, ale tam było obsrańsko, po to nie idę, bo wziąłbym ten klucz. Gdyby nie fakt, że nie mam jak. Ale mogę za to wejść do boss centrum, no? I dostać ten diagram. Ej! No nie robi się tak przecież! A tu są jeszcze kolce w ogóle, też nie zauważyłem za bardzo. Rip creep. Łatwy bossik dla mnie. Najbardziej problematyczny był ten kamienny, no. Kamienny może być denerwujący. Obrałem! Coś mi na głowę spadło. Dobra, ale nie ma tego złego, mamy pentagram, więc zmienię czapa. Po drodze jedziemy, weźmy sobie serduszko. No, Angel Roma bym dostał na tym piętrze, no ale cóż. Mamy turbo dużą pigułę, której nie znam. Gulp! Duży gulp, fajnie. Dwa trinkety mógłbym mieć, wezmę. Oj, szkoda, że nie ten. Szkoda, że najpierw nie wziąłem trinketów, a później tabletki. Mogłem tak to zrobić, faktycznie. Nienawidzę tego bossa, to jest akurat jeden z najbardziej znienawidzonych przeze mnie bossów. Przez sam fakt, że on totalnie randomowo jest w stanie uderzyć. A ja nie lubię to randomowych uderzeń. O, właśnie. Fajne pociski. Dobra, pyk. Czemu? Przecież najpierw plunąłem, później strzeliłem. Ja zdycham. Nie ma opcji, żebym przetrwał jakkolwiek. Tam się coś stało. Aha. Fajny pocisk. Bardzo mi się nie podoba sam fakt, jak to się poukładało tutaj. Aha, fajnie. Jakieś małe ognisko, go nawet nie było widać, co je zostawiło! Dobra, zaczniemy od nowa. Aż się normalnie oblałem. Skoro zaczynamy od nowa, to fajny curse room. Kurczę, a tak dobry run był. Nie wiem, Tainted Assassin jest turbo prostym bossem. Postacią, o postać mi chodziło. Ojej, dół. O, better. Dobra, mamy jakieś... Nie, ja chcę tego trinketa. Ja mam swoje trinkety. Tu mogę mieć z curse roomem połączony. I nawet mam. Zaczynamy życie niepotrzebnie. Range down. Tu akurat range nie jest przydatny jakkolwiek. Dodatkowa money, da da da. 9 coinów już mam, to już jest bardzo dużo. Teraz jestem zestresowany i smutny, bo zdechłem randomowo, więc ja jestem gorzej na świecie. Z tego powodu będę płakać. To będę płakać, o, Flatstone, jak on działa na mnie? Mówisz, że nie działa, okej. Ej, dosłownie, w ogóle nie działa. Smutne. Szara rzeczywistość, szara rzeczywistość, chyba ty bombę postawisz. I strzelisz we mnie, ja jestem totalnie do strzału, BFF. Fajny przedmiot. Idę otworzyć skrzynkę. Tu. Mógłbym też być kupy, żeby mieć się ewentualnie potrwać pupa, ale... To byś tam tym przejmował. Mamy dodatkową bombę. I mamy sporo pokoi, które jest w stanie teoretycznie uciągnąć Super Secret Room. Ale nauczony oczywiście granie w tą grę najbliżej... No. Zazwyczaj Super Secret Roomy pojawiają się bardzo blisko bossa. W takich totalnie oczywistych miejscach, bo nie mogą mieć połączeń z żadnym pokojem. Niby Super Secret Room, a ja o nim wiem. Szałosne. Witaj, Larry Juniorze. Żegnaj, Larry Juniorze. Mi się wydaje, że to przez to, że poszedłem na alternatywne, dlatego pójdę znowu. To jest dobry pomysł. Właśnie mi się skończył napój w puszce. Więc jedynie, co będę mógł robić, to uśmiechać się do was. Ale wy tego nie widzicie, więc nie muszę tego robić. Więc nie będę w żaden sposób się do was uśmiechać. Nigdy. Przenigdy. O, udało się. Uzyskałem? Nic. O, nienawidzę. No nie, jak ja w ciebie nie trafiłem? O, glaukoma. To nie jest jakiś bardzo potężny przedmiot, a mamy pensil. Uj, tu się opłacało akurat, bym powiedział nawet. Ja lubię pensil. Randomowy pocisk co jakiś czas. Serią pocisków w zasadzie. Ta, to jest moje ulubione. O, tu jest duszek. Aha, fajnie. Do sklepu też bym wszedł. Szczególnie, że mam takie fajne rzeczy tutaj. Dobra, jestem wyćwiczonym terror i digitorą. Sklep jest za darmo. No i nice. Reroll. Słoik much, o dziwo, jest dobrym przedmiotem, tylko ja bym potrzebował jeszcze coina jednego, dziękuję bardzo. I o dziwo, no tak jak mówię, słoik much nie jest najgorszy. On jak sobie naspawni tych much, to jest kozacki, bym powiedział. No, ja lubię. O, dwa golden peny. W jednej skrzyni, rzadkość. Jedna już poszła, a druga zaraz pójdzie do sklepiku szkolnego. Ej, ja mam ten, kurczę, maszynę do zmiany przedmiotów i 17, 18 coinów w zasadzie. To jest coś, jakim cudem cię nie trafiłem. Ja na tym bossie się wywalam, nie ma w czym przetrwał. Ja to wiem. O masz. Au. Tak jak mówiłem, na tym bossie się wywalam. Przeżyłem jakimś cudem. Jestem potężnym wojownikiem Teksasu. Więc idziemy po sklep. Pyk. Alabaster box. Jasne, jak najbardziej.
A dwa przedmioty z Angelorumu, patrząc na to, że idę Angelorumy. Myślę, że to brzmi nieźle. Dlatego pójdźmy. Pójdźmy jak najbardziej. Ja cię kręcę, tak? Później pożę nagrzałem odcinek, to jest strasznie nienormalne. No ale cóż. Lecimy sobie dalej. Stracę jedno życie, to w zasadzie mogę wejść sobie do Bustrzele Szlumu, więc nieźle. Nie chcę. Tu bym mógł wysadzić, szansa na Solharta. Nie ma. Nie. Nienawidzę, jak ty strzelasz. Okej, okay. Okidoki. Nie pluj nimi. Nie ma takiej potrzeby, przyjaciel. Nie ma takiej potrzeby. Ja wiem, że ty chcesz, ale ja nie chcę, więc spadaj stąd. A, to był w ogóle jakieś takie potężniejsze. Znowu do Karysolumu będę mógł wejść za darmo. Tego nie chcę. I sklepy mam za darmo. Właśnie, zapominam o tym. Cały czas tam zapominam, a to jest bardzo przydatne. Bo dzięki temu mogę za darmo zobaczyć, co jest w sklepie i się zastanowić, czy jestem w stanie jakkolwiek uzbierać na to pieniądze. A właśnie, chciałem mówić, że... O, ty chory. Że pozostaje nam tylko znaleźć secret Treasure Room, ale już znalazłem. I oczywiście standardowo mamy klątwę, więc biorę lewą stronę, zawsze z lewej. Dobra, żartowałem, nigdy z lewej. Znaczy, mam ice jest... bardzo dobry przedmiot, nie mówię, że nie. Ale jednak, mam lipstick. Nie ma opcji, żebym teraz przetrwał. Dobra, mam ten. Szybki teleport stąd. Nie chcę. Idziemy do sklepu. Kusząca propozycja Solharta. A mam bardzo mocno naładowaną maszynkę właśnie na takie okazjałości. Czemu mam klątwę? Co ja zrobiłem w tej grze? Jeszcze będziemy... O nie, zapomniałem! Tak sobie myślę, no to fajny Solharcik. Mamy Solharta, to jest git. Ale nie mamy Solharta, bo ja przecież mam Alabaster Boxa. I on mnie prawie zabił. HP up. Tak! Zacząłem się zastanawiać, co to daje. Więc... Na, nie fajny pokój. I już stąd nie wyjdę. Mam dosyć! Dobra, nie będę się męczyć. Wiecie, jak zrobię? Nie będę się męczyć. Przy okazji, o, właśnie, krótszy odcinek, ale możecie przy okazji napisać w komentarzach. Czy napisać też, że możecie na Discordzie. Z jakiej gry byście chcieli serię? Może to być gra właśnie, która będzie długa, jak Isaac, może to być gra, która będzie miała parę odcinków, jak prawdopodobnie Grand Theft Tycoon. Piszcie, jestem otwarty na propozycje. Było miło, ale się skoczyło, widzimy się w następnym odcinku. No i trzym się!